Teatr Polskiego Radia. Scena wspomnień. Zdarzyło się to, być może naprawdę, w jednym z niewielkich miasteczek na polskich ziemiach odzyskanych, przypuszczalnie w roku 1945. Janusz Krasiński. Wkrótce nadejdą bracia. Maszerował, muzyczka grała. Moja najmilejsza, moja najmilejsza w okienku stała. Moja najmilejsza, moja najmilejsza. Halo? Jest tam kto? Halo? Pytam, czy jest tam kto? Ech, to diabli. Ach, kto kładzie pod drzwiami łopatę? A. Ha. To pewnie zamiast klucza. To jak się nie ma klucza, to można otworzyć i łopatą. Ktoś tu się dobierał, nawet fachowo, podważyć takie zamki. To musiał być niezły Kuba. Rozpruwacz. Kuba! Halo, Kuba! Masz gościa? No nie ma drania, wyniósł się. W porządku to, po sobie nie zostawił. Proszę, nawet tu spał. No jasne, że spał i to ani chybi w butach. Aż to bydle, żeby tak popruć materac. Cały materac. A czego on tam u diabła szukał? Kuba! Kuba! Nie masz tu jakiegoś całego materaca? Nie ma. Wszystkie poprute. Jak to? Wszystkie, wszystkie? Co do jednego? Co do jednego. Zresztą jest ich tutaj tylko trzy. Dwa na dole, jeden na górze. Jest jeszcze kanapka w sąsiednim pokoju, ale też popruta. A to fatalnie. Pani tu mieszka? Mieszkam. O. I to pani powyrywała te zamki? Ja. Nie do wiary, ale co pani strzeliło do głowy, żeby popruć te materace? Materace to nie ja. Jak to nie pani, jak to? Goście. Goście. Pani goście? Nie moi, ale tacy jak pan. A co pan ma zamiar tutaj pruć? Co, ja nic. A po co miałbym pruć? Jak to po co? Wszyscy prują, a pan pewnie tapicer przyszedł pan zeszyć. Nie, ja nie znoszę szycia. Mam wyjątkowy igłowstręt. Ja już wolę spać na rozprutym. A, pan przyszedł tu spać. A? Na długo? Nie. A najwyżej dwie noce. To jest mój dom. No to co? To przynajmniej powinien pan zapytać. A rzeczywiście powinienem. Ale i tak nic z tego, niech się pan rozejrzy za innym miejscem. I pański kolega też. Czy on tam wlazł na górę? Kto? Pański kolega. Jaki kolega? No, ten, z którym pan tu wszedł. Nie, ja tutaj z nikim nie wszedłem, jestem sam. Doprawdy? Lepiej by było, żeby on stamtąd zszedł. Tam są moje prywatne rzeczy i nie lubię, jak mi ktoś w nich grzebie. Niech go pan zawoła jeszcze raz. Tam naprawdę nikogo nie ma. Pani się coś przywidziało. Nic mi się nie przywidziało. Słyszałam dobrze, jak rozmawialiście i potem wołał go pan. Rzeczywiście, rzeczywiście wołałem. Kuba, tak? No, widzi pan, że się nie przesłyszałam? Może go pan poprosić, żeby zszedł? Nie mogę.
Dlaczego? Bo jego tam w ogóle nie ma. To była tylko moja imaginacja. Wołałem, żeby ktoś się odezwał. Ej, głupie żarty. Po co on tam wszedł? Widzę, że woli pan, żebym go wyprowadziła. Ale proszę pani, no niechżeż pani zostanie. Ale co? To nie ma sensu, no niechżeż pani wróci, no. No? A i co, znalazła go pani? Nie. Oj, no przecież mówiłem, że nie ma nikogo. Mógł wyskoczyć przez okno. Kuba? Nie wiem, nie obchodzi mnie, jak się nazywają pańscy koledzy. Ja nie mam żadnych kolegów. Przyszedłem sam i chciałbym zatrzymać się tu. Dwie, trzy noce. To wykluczone. Dlaczego? Mieszka ze mną trzech starszych braci i na ich gościnność nie radziłabym liczyć. Nie znoszą obcych. Straci pan tylko niepotrzebnie czas. Zresztą nie miałabym nawet na czym pana położyć. O, dawno tu pani mieszka? Od kilkunastu dni. No to znowu nie tak długo. Bardzo ładne miasteczko. Zwłaszcza tam trochę dalej od stacji. W tej części też. Mhm. Kiedy wracają pani bracia? Zaraz powinni być. A tam obok jest kuchnia. Mhm. Nie dałaby mi pani szklanki gorącej herbaty. Mam wielką ochotę napić się czegoś ciepłego. Jechałem całą noc. Musiałabym dopiero rozpalić ogień. No niech pani rozpali, poczekam. Pan koniecznie chce się spotkać z moimi braćmi? A czy to takie bardzo niebezpieczne? No, jak dla kogo? Niech pan siada. Zrobię panu tej herbaty. Jest jeszcze trochę żaru, podłożyłam parę drewien. Mam nadzieję, że się rozpali. Na pewno się rozpali. Kim są pani bracia? To jakaś cholerna tajemnica, co? Nie, jaka tam tajemnica? Są w milicji. Wszyscy trzej? Wszyscy trzej. I dalej tak sobie popruć materace? Nie było ich wtedy w domu, a tacy goście jak pan zawsze wiedzą, kiedy przyjść. A dlaczego pani mówi tacy jak ja? Skąd pani może wiedzieć, jaki ja jestem gość? A może też jestem z milicji? Nie wygląda pan na to. Nie? Szkoda. Na pewno miałaby pani do mnie więcej zaufania. Może. Za czym się pan tak rozgląda? Bardzo przyjemny domek. Można by się tutaj nieźle urządzić. Dlaczego pani bracia nie poprawiają tych wyrwanych zamków? Trzech mężczyzn w domu i nie ma się tym kto zająć? No to pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, gdybym miał tutaj zamieszkać. Kto wie, czy nie podszywałbym nawet materaców, chociaż mam taki igło wstręt. A jak pani zamyka na noc te drzwi? Na szpadel. Na szpadel. A jak pani wychodzi z domu, to jak je pani zamyka? W ogóle nie zamykam, nie zamykają się. A, i co na to pani bracia? No dlaczego pani nie mówi? Pytałem, co na to pani bracia? No przecież mieszkają tutaj, muszą mieć jakieś swoje rzeczy, a poza tym... Jak można zostawić w domu siostrę, która nie ma się jak zamknąć i rygluje drzwi szpadlem? No przecież ktoś może wejść, nie? I nawet panią zamordować. Braciom nigdy to do głowy nie przyszło? Oni są bardzo zajęci. Czym? Robieniem w mieście porządku. Pan sam najlepiej wie, co się tutaj wyprawia. Zaraz będzie herbata. Przykro mi, ale nie mam cukru. Ale nie szkodzi. Ja mam w walizce. Kostki. Proszę. Z amerykańskich paczek. Można chrupać jak cukierki. Lubi pani? Dziękuję, nie lubię cukierków. No, a pani herbata? No co, nie napije się pani ze mną? Beze mnie wypije pan prędzej. A nie jest pani zbyt gościnna. A czy te obrazy ze ścian to też goście pozrzucali? Też. Często panią odwiedzają? Ostatnio już rzadziej. Z początku przychodzili dwa razy dziennie. Ale od kilku dni nie miałam żadnej wizyty. W tym tygodniu pan jest pierwszy. O, imponujące malowidło. Kolos! O, i co za oprawa. Po co pan to odstawia?
Tam za tym nic nie ma. O, nawet nie z gorszy pejzaż. Właściciel musiał się coś na tym rozumieć. I sporo tu tego. A jeśli się nie mylę, to jakaś stara niemiecka szkoła, ani chyba XIX wiek. XIX? A po czym pan to poznaje? Po ramach. Jak to po ramach? No zwyczajnie, w większości są już spróchniałe. Aha, pan kolekcjoner. Jak pan chce, mogę panu podarować wszystkie te obrazy. Nie są mi potrzebne. Naprawdę? A co na to bracia? O, oni się nie znają na sztuce, ja zresztą też. Możemy się bez tego obyć. A coś długo ich nie widać. Mieli przecież być lada chwila. Nie przytrafiło im się czasem co złego? Nie sądzę. A może oni w ogóle nie istnieją? Przekona się pan na własnej skórze. Radzę panu zabrać te obrazy i wynosić się z nimi czym prędzej. Nocleg na pewno znajdzie pan gdzieś w okolicy. Co pan ma zamiar robić? Położę się, jestem potwornie zmęczony. O, prawdę mówiąc, to jechałem dwie noce. Nawet nie przypuszczałem, że towarowe pociągi tak się straszliwie wloką. Jak pani ma na imię? Ada, ale niech pan wstanie. Ada. A takie sobie imię. Myślałem, że ma pani ładniejsze, mniejsze z tym. Panno Ado. Słucham pana. Coś pani zaproponuje. No nie ma rady, muszę się tutaj zatrzymać parę dni. Tych trzech braci to pani sobie wymyśliła. Pani jest tutaj sama. Sama, jak palec. Mieszka pani na górze, ja zostanę na dole. Będzie się pani czuła bezpieczniej w towarzystwie szarmanckiego kolekcjonera. A lepszy jeden stały kolekcjoner od 10 przypadkowych poszukiwaczy skarbów. Co pani na to? A naprawimy wspólnie zamki, postaramy się nie wpuścić żadnych gości. Będzie pani miała parę dni spokoju. Mój pobyt nie przeciągnie się dłużej jak... 10 dni. Potem zwinę manatki i zostawię panią własnemu losowi. Odpowiada to pani? Niech pan najpierw dopije herbatę. Co to? Nic takiego. Wygląda na to, jakby kogoś gonili. Czy to może pani bracia? Nie, to furman. Co za furman? No skąd ja mogę wiedzieć? Po prostu furman. Przejeżdża tu prawie co dzień pod oknami. Nie ma bata, to pogania konie serią z automatu. Zdaje się, że napędził panu trochę stracha. A może nie stracha. Ale byłem już gotów uwierzyć w tych pani braci. Czy tu wszyscy furmani nie mają batów? No lepiej niech pani powie od razu. Chciałbym wiedzieć, kiedy mogę spokojnie spać. Nad czym pani się zamyśliła? A nic. Zastanawiam się tylko, skąd pan weźmie te nowe zamki? Nie widzi pan? Widzę, ale to dość niezwykłe. Dlaczego? Każdy ma swoje hobby. Pan całymi dniami zbiera obrazy, a ja gram na fortepianie. Uwielbiam muzykę. No dobrze, ale ten fortepian jest głuchy jak pień. Nie ma ani jednej struny. A co pani gra? La comparsite. A być może. A jest pani tego pewna? Nie widzi pan, że gram z nut? Ach, rzeczywiście, nie zauważyłem. A co się właściwie stało ze strunami? Zgrały się. Jak to się zgrały? Zwyczajnie. Tak mi przynajmniej powiedział jeden gość. Aha, gość. Muzykolog. Nie, myśliwy. Myśliwy? Tak. Co pani po nich powiedziała, one już i tak się zgrały. A ja przynajmniej będę miał z tego wnyki na zające. Miał mi nawet przynieść jednego. No, niech pan jeszcze coś zagra. A co by pan chciał? A jakiegoś poloneza. Poloneza? Ogromnie patriotycznie pan nastrojony, jak na kolekcjonera. No, spróbujemy poloneza. No.
Gdy kto w taniec polski stanie, lewą spodkręci tupnie nogą, pieśń mu powie, hej mos panie, już mi lepiej, już mi błogo. Drobnym kroczkiem wolno płynie, jak wrzeciono się nie kręci. Nie kręci. A jak tam pańskie sprawy? Znika pan na cały dzień, jakoś wraca z pustymi rękami. Nie znalazł pan nic ciekawego do tej pory? Znalazłem. Co? 17 panien z łabędziami, 34 jelenie. Całkiem nieźle. 8 aniołów, w tym 2 przeprowadzających dzieci nad przepaścią. Szkoła monachijska. O, nie znam się na szkołach. Tym lepiej. Co jeszcze? 5 ptaszników z Tyrolu, 3 rusałki u źródła, 1 Mojżesz ze złotym cielcem. No, to na razie tyle. Cudownie. Myślałam, że jest pan bardziej wybredny. Zbieram to, na co mam popyt. Pan nie mówi poważnie. Nie. Tak przypuszczałam. No więc znalazł pan co? A było trochę ciekawych rzeczy w miejscowym muzeum i tam też je zmagazynowałem. Obawiam się tylko, czy to czasem nie falsyfikaty. Więc pan naprawdę zbiera obrazy. Jak to naprawdę? Miała pani jakieś wątpliwości? To bez znaczenia. O wiele bardziej ciekawi mnie, czy posiada pan na przykład pistolet lub coś w tym rodzaju. Nie, a po co? Szkoda. Dlaczego? A nie wiem. Zawsze się czegoś boję. Do zwykłych gości już się przyzwyczaiłam, ale tutaj różni chodzą i czasem nie wystarczają najmocniejsze zamki. A mężczyzna bez broni to tak, jakby go w ogóle nie było. Zresztą nieważne. I tak pan stąd niedługo wyjedzie. Co to? Światło. Widzę, że światło, ale skąd ono się wzięło? No nie wiem, pewnie uruchomili elektrownię. Niemożliwe, mieszkam tutaj 2 tygodnie i na oczy nie widziałam światła. W pierwszych dniach paliłam pończochę umaczaną w margarynie, dopiero potem udało mi się zdobyć trochę nafty, to nie do wiary. Prawdziwe światło. Dlaczego pan nawet nie mrugnie? Nie widzi pan w tym nic nadzwyczajnego? Prawdę mówiąc, zawsze wolałam być poza jego kręgiem. Nie ma pani pojęcia, ile z tego powodu wynika czasem kłopotów. A ludzie mają jeszcze tyle spraw do załatwienia po ciemku. Cicho. Co się stało? Tam ktoś jest. Gdzie? Na górze. Tam ktoś wszedł, słyszy pan? Słyszę. To nie są zwykli goście. Poznaję ich po głosie. Od rana byłam pewna, że właśnie dzisiaj muszą przyjść. Kto taki? Nie wiem. Lepiej wyjdźmy stąd. Chwileczkę. Spróbuję tam wejść. A nie, to wszyscy diabli. To był, zdaje się, mój ostatni akt odwagi. Jestem dla siebie pełen podziwu. Sam jeden przeciwko 2. Na szczęście udało mi się ich rozbroić, to znaczy wyłączyć uziemienie. To ich całkiem unieszkodliwiło. A pani nie wiedziała, że na strychu jest radio? Radio? No stary, niezawodny telefonken. Musiał być chyba niewyłączony od końca wojny. Pierwszorzędna skrzynia. Zaraz nastawimy jakąś ludzką muzykę. Wydaje się, że oboje musimy trochę ochłonąć. Okazuje się, że nie ma dla mnie niespodzianek. A pan pewnie uważa, że tylko stare baby mogą wierzyć w kabał, ale to nieprawda. Spróbowałam i sprawdziło się. Wysypałam zapałki i wróżyłam. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie. I wyszło na moje. O, tu jest ta zapałka. Nie wierzy pan? Możemy przeliczyć.
No, proszę, wysypuję jeszcze raz. Przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie. Nie przyjdzie. Miał pan być przed południem, czekałam cały dzień. Gdybym wiedziała, że zjawi się pan tak późno, załatwiałabym coś na mieście przez ten czas. Nawet nie zrobiłam niezbędnych zakupów, jeśli jutro z rana nie dostanę. Co trzeba, nie będę miała obiadu. Ale to bez znaczenia. Przygotowałam obrazy. Obtarłam z kurzu i powiązałam sznurkiem. Czekają od rana. Niech pan rzuci chociaż na nie okiem. Co, nie spojrzy pan? Przykro mi, widocznie nie przedstawiają dla pana większej wartości. A sądziłam, że tym podarunkiem sprawię panu satysfakcję. Zresztą wziąłby je pan i tak, nie pytając mnie o zgodę. Pod tym względem kolekcjonerzy nie różnią się niczym od zwykłych poszukiwaczy skarbów. A gdzie pańscy ludzie? Kto? No, pytam, gdzie są pańscy ludzie? Mówił pan, że podjedzie pan tu z nimi. Całe przedpołudnie wyglądałam samochodu. Czy coś się stało? Nic takiego. A więc jednak coś się stało. A może i pana okradli? To by było nawet zabawne, jakby ktoś podjechał ciężarówką i sprzątnął panu sprzed nosa te wszystkie nagromadzone przez 10 dni dzieła sztuki. No niech się pan przyzna, urządzili pana, co? Nie zdziwiłabym się, gdyby to zrobili nawet sami pańscy koledzy. Tutaj zdarzają się takie rzeczy, nawet nierzadko. No niech pan powie, zgadłam czy nie? Bezbłędnie. O Boże, współczuję panu. Tyle roboty i wszystko na marne. Dlaczego nie zmagazynował pan tego tutaj u mnie w piwnicy? Broniłabym tych rupieci. Słowo daję, broniłabym ich jak lwica. Dużo tego było? No, ponad 40 sztuk i kilka skrzyń porcelany, przeważnie miśnia. Z czego pani się śmieje? Wyobrażam sobie cały rozmiar strat. Musiały to być niemałe pieniądze. A niemałe, niemałe. To nie do wiary. I nie było sposobu upilnowania kolegów? Żadnego. Poszedłem po jeszcze jedno pudło z majsenami, ale oni docisnęli pedał i pojechali. Potworność. Z bogacza stał się pan nagle nędzarzem. No i co pan teraz zrobi? Przeniesie się pan pewnie do innego miasteczka i znowu będzie pan szukał noclegu. I znowu plądrował opuszczone mieszkanie. To straszne. Zaczynać tak wszystko od początku. No i widzi pan? Odpływają. Kto? Marynarze. Jacy marynarze? Marynarze wielkiej żeglugi. Holownik wyprowadza statek na redę, a potem płyną, płyną w szeroki świat. Ja też zawsze marzyłam o tym, żeby popłynąć gdzieś w egzotyczne kraje. O nie, wcale nie myślę, że tam jest inaczej jak tu. Ludzie są wszędzie jednakowi. Nienawidzą się wzajemnie z bliżej nieokreślonych powodów. Strzelają do siebie, nie będąc pewni, czy ich cel zasługuje na śmierć. I dopuszczają się okrucieństw mających stanowić rekompensatę niedoskonałego prawa. Ale z daleka to wszystko wygląda inaczej. Myśli się tylko o słońcu, o żółtym piasku na plażach, wiecznie zielonych drzewach, o egzotycznych owocach. O czym pani mówi? O statku, który odpłynął, a na który pana nie zabrali. Mnie? Pana. Czy sądzi pan, że jestem aż tak naiwna, żeby uwierzyć w te pańskie obrazy? Przecież one pana nic a nic nie obchodzą. Podchwycił pan moje przypuszczenie, że jest pan złodziejem dzieł sztuki i zrobił pan sobie z tego alibi. Wygodne alibi na te przypuszczalne 10 dni kwarantanny. Te różne znałem wygody. Nie wątpię. Niemniej złodziej jest tutaj szarą przeciętnością, a to już wygoda. Kto będzie ścigał złodzieja, który kradnie bezpańskie przedmioty? Ale pan nie jest złodziejem. I to jest o wiele bardziej podejrzane. Pan chciał stąd po prostu zwiać. Całymi dniami kręcił się pan w porcie. Dlaczego pana nie zabrali? Przecież ma pan w walizce taki straszliwy plik pieniędzy. W walizce? W walizce.
za podwójnym dnem. A czego pani tam szukała? Niczego. Chciałam tylko wiedzieć, kim pan jest naprawdę. I czego się pani dowiedziała? A? A pytam. W zasadzie nic. No więc po co było tam zaglądać? To strasznie dużo pieniędzy. Nigdy nie widziałam takiej sumy na oczy. A widzi pani, że wcale nie tak dużo, skoro mnie nie zabrali. Nielegalny bilet kosztuje 2 razy tyle. A może i warto byłoby pomyśleć poważnie o skolekcjonowaniu tych obrazów. Uzupełniłyby moje turystyczne fundusze. A kiedy dokonała pani tego odkrycia z walizką? Wczoraj. Wczoraj. A prędko spodziewamy się gości? Jakich gości? No, po takim odkryciu na pewno zechce pani zawiadomić władzę. Władzy? A czy one tu w ogóle są? Co za diabelski pomysł. O, jeszcze nie oswoił się pan z tym sposobem poganiania koni. Prawdę mówiąc, nie. To się kiedyś skończy. Na pewno. I będzie można wyjść bezpiecznie na ulicę. Trzeba tylko przeczekać jakiś czas. Przeczekać? Tak. To wcale nie zła myśl. A co pani robi? Niech pani przestanie łamać zapałki, bo nie będzie czym rozpalić w kuchni. A głodny jestem i chciałbym coś zjeść. No i proszę rozwiązać te obrazy. Trzeba popowieszać je na miejscu, bo człowiek jeszcze zęby o nie wybije. Gdybym miał więcej do pani zaufania, chętnie zostałbym jeszcze jedną noc. Jedną? A co potem? No jeszcze nie wiem. Zastanowię się. Lubi pan tamaryszki? Co takiego? Tamaryszki to takie krzewy. Mają bardzo drobne listki i kwitną jak wrzos. Przepiękne. Kiedyś rosły u nas przed domem. Moja mama przepadała za nimi. Za tamaryszkami? Mhm. Musiał pan je widzieć. Zawsze ich pełno w każdym parku. Gdyby pan zwrócił na nie uwagę, na pewno by je pan polubił. Na pewno. A dlaczego tak pani na tym zależy? A bo widziałam kilka na tutejszym skwerze. Gdyby tak wziąć łopatę i przenieść je do naszego ogródka. A co pan tak pisze? List. List? Do kogo? Do moich przyjaciół. Pan ma przyjaciół? Mam. Jest pan pewny, że oni się stęsknili za panem? O, bezwzględnie. To jacyś wyjątkowi ludzie. Pan pisze na brudno? A nie, nie. Dlaczego? Jak to dlaczego? List na pakunkowym papierze? Czego jak czego, ale papieru to już tutaj nie brak. Wala się go pełno, nawet na ulicy. To jedyna rzecz, której dotychczas nikt stąd jeszcze nie wywozi. A co pan im tam pisze? No tak, ogólnie. Co to znaczy ogólnie? No, że cieszę się z życia, że się jakoś urządziłem, że mogą liczyć na moją niezłomną postawę. To brzmi bardzo dziwnie. Dlaczego dziwnie? Piszę po prostu, że się dobrze trzymam. No owszem, trzyma się pana, czemu miałby się pan nie trzymać? Każdy się jakoś trzyma. Ale dlaczego aż tak niezłomnie? Widzi pani, bo tak naprawdę to ja jestem w więzieniu. No a w więzieniu można się trzymać. Tak sobie albo właśnie niezłomnie, tak jak ja. Pan jest w więzieniu? O. No, jeśli pan to uważa za więzienie. Ja nie mówię, że tu jestem w więzieniu. Mówię, że w ogóle nie tu, tylko tam. Gdzie? No tam, gdzie się trzyma więźniów. Za takim murem, pod strażą. Mówię, że właśnie jestem tam. I to bez nadziei na szybkie wyjście. Więc co pan tutaj robi? A nie, to zupełnie co innego. Tutaj unikam niepożądanych przykrości. Pan uciekł z więzienia?
Nie, ja się tam dopiero niedawno znalazłem i no jak do tej pory jest mi z tym całkiem dobrze. No nie ma pani pojęcia, jaki to daje spokój. Co? Więzienie. Człowiek może sobie spokojnie wyjść na miasto, popatrzeć na chmury, błękitne niebo, albo posiedzieć nad rzeką. I nawet nie myśli o tym, że stoi za nim któryś z nieproszonych o to przyjaciół. W więzieniu? Nie, tu. I tylko od czasu do czasu wyślę jakiś gryps z więzienia. Z więzienia? No tak. Gdybym go wysłał stąd, znaczyłoby, że wcale mnie tam nie ma. No i to by niepotrzebnie skomplikowało sprawę. Niezwłocznie wszczęto by poszukiwania i znaleziono by mnie w ciągu kilku tygodni, a może nawet dni. To wszystko niedorzeczne, co pan mówi. Kim pan właściwie jest? A po co to pani wiedzieć? Czy ja kiedykolwiek pytałem, kim pani jest? Co pani tutaj robi? No niech pani powie, co pani tutaj robi? Młoda kobieta sama, na takim wygnaniu. No nie przyjechała pani tutaj wdychać świeże morskie powietrze. Nie przyjeżdża się na wczasy tam, gdzie po bunkrach kryją się niedobitki esesmanów, gdzie po nocach łażą bandy opryszków, gdzie w studniach zatruta woda i gdzie konie pogania się serią z automatu. No, no niech pani powie, co panią tu sprowadza? Pani przecież też się kogoś boi. Dajmy dzisiaj temu spokój. Jestem tym wszystkim potwornie zmęczona. A to niebezpieczny stan. Zmęczonemu już wszystko jedno, gotów położyć się w szczerym polu i niech się dzieje, co chce. Pan wie, że nie jeden już przez to wpadł. Pójdzie pan jutro po te tamaryszki? Stale czuję się tu jak w jakiejś mylinie. A tak bym chciała, żeby to wreszcie stał się zwykły dom. Cymka gości sprasza wam. Jak to miło i wesoło, kiedy Cymka chodzi w koło. Jak to miło i wesoło. Jest tam kto? Otwieraj, co się pytasz. Zdaje się, ktoś jest. No to co? Przecież już pukałeś. Zastukam jeszcze raz. No to już chamstwo. Jak tutaj być grzecznym, kiedy człowiek na każdym kroku spotyka się z chamstwem? A powiada się gość w dom, Bóg w dom. Otwieraj. Cymka tu, Cymka tam, Cymka gości sprasza wam. No, nie ma. Musi być. Cymka, Cymka! Na pewno jest na górze. O. Jest tutaj, jest! Bierz ją! Czego ona wrzeszczy? Ja nie jestem Cyma! Ja nie jestem Cymka, pomyliliście się! No, ona mówi, że nie jest Cyma. Nie do wiary. Ja nie jestem Cyma, przysięgam wam, że nie jestem! To ciekawe. Ciekawe. Panowie, naprawdę nie jestem Cyma, zostawcie mnie! Kłamie. Nie kłamie. Nie kłamie, słyszysz, nie. To jest cholernie podejrzane. Ciekawy jestem, na jakiej podstawie ona twierdzi, że nie jest Cymą. A dlaczego by miała być? To jasne, skoro się tak tego wypiera. No tak. Po coście tu przyszli? Słuchaj, mala, na co tyle wrzasku? I tak ci nikt nie uwierzy. Jesteś Cyma, jak nie. Ale zaraz, czy nie szkoda czasu? Lepiej od razu przystąpić do roboty. Cyma, nie Cyma, co ona z tą obchodzi? Mamy zrobić swoje i już, no. Co chcecie ze mną zrobić? No, kończ to już. Zaraz. Nie. Trzeba by się zastanowić. Zostawcie mnie, przysięgam, że niczemu nie jestem winna. Aha, słyszysz? Dobre sobie Cyma i niewinna, nie, co? Nie, nie. Kiedy ona naprawdę może być niewinna? Nie. Dlaczegoż by nie? Cicho siedź, zawsze byłeś łatwowierny. A nie się tłumaczy, widać ma z czego, skoro urządza takie beki. Przysięgnę, że nikogo nie wydałam, żadnego z was. Aha, słyszysz? Twierdzi, że nos nie wydała. A to małpa. Nikogo, to nie ja sypałam, tylko on. On, tylko on. Ale i tak mu nic nie zrobicie. Jest pod dobrą opieką, tam za murem, gdzie wy go nie dostaniecie, nie macie dostępu. Nie zrobicie mu nic, nie dosięgniecie go. A teraz mogę wam powiedzieć. Sypał, tak, sypał was. A wiecie dlaczego? Żebym ja, żebym mogła stamtąd wyjść. I wyszłam.
Znaleźliście mnie, ale jego nie dostaniecie. O jasny nie szlak. Nie dostaniecie. A mówiłem, bierzmy Cymę i chodźmy stąd. Dokąd chcecie mnie brać? Ja się nigdzie stąd nie ruszę. Jak chcecie mnie kończyć, to kończcie tu. Tylko prędzej, bo zacznę krzyczeć na pomoc. Pan Ado, przyniosłem te tamary. O jasny szlak. A to co znowu za wizyta? No właśnie, dobrze, że pan wszedł, bo jakoś tak cholernie głupio wypadło. Fatalne nieporozumienie. Ale to nie nasza wina. Człowiek wchodzi do czyjegoś mieszkania, to zawsze wypada coś zagadać. No. Tak. Taki głupi zbieg okoliczności. Co za zbiega? W ogóle w jakiej panowie sprawie? Krótko mówiąc, właśnie w sprawie tego zegara. Cymka, my to tak nazywamy, a ta pani zaraz... Wszystko do siebie. Nie przypuszczaliśmy, że jest taka przewrażliwiona. No to wychodzimy. Masz, weź go z tyłu. Jak to wychodzicie? Z zegarem? A z zegarem? To straszny grat. On już od wieków wymaga generalnego remontu. Niech się pan nie martwi, zrobimy z nim co trzeba. Wiesz. Idźcie już. Jak się pani nieładnie unosi? Przecież przeprosiliśmy już za nieporozumienie, a zresztą sama pani nawiązała z nami tę konwersację. No właśnie, no, bierzemy tę cymkę czy nie? Zostawcie to. A dlaczego? To jest nasz zegar. A czy ktoś temu przeczy? No więc zostawcie go. Nie życzymy sobie żadnej naprawy. Sami wiemy, czego mu potrzeba. O, przepraszam. Poruszyliśmy tutaj niechcący parę spraw, a mimo to... Nie zabieramy w nich żadnego głosu. Przyznajemy, nie nasza branża. Brak nam znajomości rzeczy. Ale jeżeli chodzi o zegary, to jesteśmy fachowcami. I nie ma nam równych. Zostawmy już ich. Niech sobie idą. No proszę, rozsądne słowo. Na co czekać, wiesz? No zaraz. O, cholernie ciężki grat. Cymka tu, cymka tam. Nie. Cymka gości, sprasza wam. Nie śpiewaj cymka, tylko zegar. Masz rację, ale to jakoś nie do rymu. Cymka to, cymka tam, cymka gości, sprasza wam, jak to miło i wesoło. Dokąd pan właściwie wyjeżdża? No przecież już pani mówiłem. Nie mówił pan. Mówiłem, że jadę zawieść list. Nie rozumiem, jak to zawieść? Zwyczajnie. No, skoro napisałem, to muszę i zawieść. No to po co go pan pisał? Bo muszę go nadać. A nie może pan zrobić tego tutaj? Tutaj też już jest poczta. Nie mogę, bo to jest przecież list z więzienia. A, prawda. No ale chyba nie zgłosi się pan z nim do więziennej kancelarii. Nie. Ale go muszę wrzucić gdzieś w pobliżu. Moi przyjaciele są bardzo podejrzliwi. Przywiązują dużo wagi do mało istotnych szczegółów. No, ja nie chcę, żeby pomyśleli sobie o mnie źle. A to mogłoby mieć przykre następstwa. A dużo ma pan jeszcze takich listów do wrzucenia? Nie wiem. Może 10, może 100. To zależy. Kiedyś, jak się zorientuję, że nie trzeba, to przestanę. A jak się pan zorientuje, że już nie trzeba? Po napisach na murze. Na jakim murze? Na każdym. Kiedy zamiast różnych wzniosłych haseł zaczną się pojawiać wyłącznie nieprzyzwoite wyrazy, wtedy przestanę. Ale na razie nie mogę. Moi przyjaciele lubią wiedzieć, co się ze mną dzieje. I trudno im się dziwić. Kurier, któremu powierzają tajne dokumenty, jest zawsze przez nich traktowany ze szczególną troskliwością. A dlaczego pan im tego nie zwróci? Czego? No tych dokumentów. Może by wtedy dali panu spokój. A kiedy nie mogę?
Ja już je dawno spaliłem, bo przyjaciele prosili, żebym przewiózł je za granicę, a jak oni proszą, to bardzo niezręcznie jest odmówić. A dlaczego pan ich nie przewiózł? Bo się bałem. Robiłem im tę grzeczność już wiele razy, ale od pewnego czasu zacząłem się bać. A nie mógł pan przewieźć jeszcze raz i zostać tam, po tamtej stronie? To by nic nie dało. Dlaczego? Bo tam za granicą też mam przyjaciół. No to co? To oni również mieliby zaraz do mnie prośbę, żeby im coś przewieźć i znowu znalazłbym się tutaj. A odmówić tamtym to jeszcze większy nietakt. A najlepsze byłyby te, jak to pani powiedziała, te egzotyczne kraje, ale nie starczyło mi na bilet. Dlatego wolałem już zostać tutaj. Ale tutaj też się pan boi. Boi się pan i swoich przyjaciół, i władzy. Boję się. I mnie też. Pani? Tak, mnie. Zauważyłem to. Od czasu wizyty zegarmistrzów. Boi się pan może nie tyle mnie, co tych, którzy mnie poszukują. Nikt przecież nie zagwarantuje, że to nie ci sami. A moja osoba może naprowadzić ich na pański ślad. Nie chce pan wpaść przeze mnie. Stąd ta nagła decyzja wyjazdu. I wcale nie ma pan zamiaru tutaj wrócić. Bał się pan przejść przez granicę, a teraz boi się pan zostać pod jednym dachem z kimś, komu grozi niebezpieczeństwo. Ha, pan się minął z powołaniem. Byłoby najlepiej dla pana zostać sklepikarzem i to nie tutaj. Bo jeszcze umarłby pan ze strachu, że pana ograbią i zamordują. Czym pan jedzie? Pociągiem. Pociągiem? Tak. A dzisiaj odpływa ten duński statek. No to co? Nie płynie pan nim? Nie. Na pewno? Na pewno. Nigdy nie wiem, kiedy panu wierzyć. Chciałabym mieć pewność, że to nie statek, a pociąg. Że naprawdę nie udało się panu kupić tego biletu. Chociaż to i tak bez większego znaczenia. Jak nie zechce pan wrócić, nie wróci pan i tak. Ale jakoś zżyłam się z myślą o pańskiej obecności. Samotność, zwłaszcza tutaj, to niezbyt miła rzecz. Czy będę mogła odprowadzić pana na stację? Oczywiście, będzie mi bardzo miło. Zawsze odprowadzano mnie na stację, ale to w zupełnie innym charakterze. No, tak. Więc mogę z panem wyjść? Kto tam? Pan otworzy, to my. Co za my? No my, zegarmistrze. Otwórz pan. Czego oni znowu chcą? Otwórz pan, bo ręce mdleją. Przynieśliśmy zegar. No i cymes. Chodzi teraz jak z loto. Czy oni poszaleli? A co wam strzeliło do głowy przytaszczyć tego grata? A nie mówiłem, człowiek się napracuje i nawet nie może liczyć na jedno dobre słowo. Zawsze byłem zdania, że zegarmistrzostwo nie popłaca. A czego tu właściwie szukacie? O co wam jeszcze chodzi? O obywatelską przysługę, uważa pan? Uważam. To i dobrze. Ale czy pan widzi, co się tutaj w ogóle dzieje? Co? Jak to co? Rozbój w biały dzień. Samowola i bezprawie. No tak. Nie żadne no tak, tylko to już przekracza wszelkie granice. Chociażby z tymi zegarami. Niech on sam powie. Ledwo żeśmy je odratowali. Ostatniej chwili. Przeszło 30 zegarów. Mieliśmy je w remoncie i wczoraj wyszliśmy trochę na miasto. Najpierw flaczki, potem mały spacer, potem na moment do kościoła, wreszcie wracamy do domu. A tu przed domem, na naszej platformie... Na naszej własnej platformie. Na naszej własnej platformie wszystkie 30 zegarów. I co państwo na to powiecie? Popakowane, poukładane leżą. Tylko podciąć konia i jazda. No, ale na szczęście zjawiło się dwóch milicjantów. Chwała Bogu. Ktoś w czasie naszej nieobecności zaladował te wszystkie 30 zegarów.
Zaczęliśmy szukać. Razem z milicją. Oczywiście razem z milicją, ale ani żywego ducha. Ulotnili się, pali ich licho. Ale to przecież dłużej nie może tak trwać. Najwyższy czas zrobić z tym porządek. Potrzebna jest silna, silna władza. Tak, żeby wzięła to w garść. Inaczej koniec świata. No. Ludzie chcą wreszcie spokojnie żyć. Jeżeli sami nie zrobimy tu porządku, to nie zrobi go nikt. No. Być może, być może. A czego ode mnie chcecie? Żeby pan zaświadczył. O czym? Że my uczciwi ludzie. No. A po co? Musimy wstąpić do milicji. Obywatelski obowiązek, rozumie pan. Inaczej wszystko diabli wezmą. No więc jak? Zaświadczy pan? Nie. Dlaczego? Która godzina? Za 26. Czego pani płacze? Idźcie już stąd. Czy myśmy zrobili coś złego? Idźcie już stąd. Macie tu platformę? Albo co? Podwieźlibyście mnie do stacji? A pan wyjeżdża? Wyjeżdżam. Jak to tak, tak ze wszystkim? Po co się wtrącasz, nie twoja rzecz. Widzisz, że pani płacze. Ja się nie wtrącam, mówię tylko, że, no, że szkoda. Myślałem, że wciągniemy tego pana w nasz interes. Ale skoro ten pan ma swoje sprawy... To już nie ma co, cholernie głupi traf. Chodźmy stąd. Więc jak... Zabiera się pan z nami? Zabieram. Pan Nado. A pani? Pan Nado, pytam, czy pojedzie pani ze mną? Nie. Nie odprowadzi mnie pani? Nie. Miała pani ze mną wyjść. Nie mogę. Dlaczego? Nie mogę. Czekam na moich braci. Zapowiedzieli dzisiaj swój przyjazd i lada chwila mogą tutaj być. Bracia. Prawda, zupełnie zapomniałem. O! Już są. Nie, pan Noado. To jeszcze nie oni. O Boże. Ile ja się na nich wyczekałam. Niech pan już idzie. Spóźni się pan. I dla tych panów też będzie lepiej, żeby stąd zniknęli. Z moimi braćmi naprawdę nie ma żartów. Oni już w jednym takim mieście zaprowadzili całkowity porządek. Szkoda mi was. Zobaczycie, co się tu jutro zacznie dziać. Cholernie nie lubię przesady. Chodźmy stąd. No właśnie, tak będzie najlepiej. Do widzenia, pan Noado. Niech pani pozdrowi braci. Wszystkich. Trzech. Niech im pani powie, że zawsze byłem dla nich pełen podziwu. Lubię ludzi stanowczych i konsekwentnych. Myślę, że zaraz wiele zmieni się w tym miasteczku. Chociaż to naprawdę niełatwa sprawa. No już, dobra, dobra. Zbieraj pan swoje graty. Śmiechu warte. Co za czasy. Ludzi tylko gdzieś gna i gna. Do widzenia, pani Cymo. Jakby pani bracia nawalili, to może pani do nas zajść. Aha. Mieszkamy na tej samej ulicy, tam w końcu ten nieotynkowany dom. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, pani. No, a pan? Nie zabiera się pan z nimi? Jeszcze chwilę. Chciałem tylko wyjaśnić. Nie jestem pewny, czy powinienem, ale już bardzo dawno chciałem to pani powiedzieć. Postanowiłem stąd pójść. Nie musi się pan z tego tłumaczyć. Dobrze, nie będę, ale niech mi pani powie, czy mogę zatrzymać przy sobie jedną rzecz? Co takiego? O, to. To moje zdjęcie. Skąd pan je ma? Z archiwum. Z jakiego archiwum? Moich przyjaciół. Dali mi, żebym nie miał trudności z rozpoznaniem pani. A... Oj, dzięki niemu nie miałem ich od pierwszego dnia. Nie, niech to pani nie przeraża. Nigdy nie miałem zamiaru zrobić z niego użytku. Nasze spotkanie było rzeczą zupełnie przypadkową. A zdjęcie... nosiłem już tylko na pamiątkę. Przez nie właśnie zerwałem z moimi przyjaciółmi i tylko przez nie ukrywałem się przed nimi. Kiedy pokazali mi je po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że to, czego ode mnie żądają, to zupełnie niewykonalna rzecz. A teraz?
Lepiej będzie, jak sobie stąd pójdę. Przede wszystkim dla pani, naprawdę, panno Adlo. Na razie to oni jeszcze pewnie wierzą, że jestem w więzieniu, ale wkrótce zaczną się domyślać, co będzie, jeśli po moim tropie trafią na pani trop. A zresztą po tym, co powiedziałem, nie mogę zostać ani chwili dłużej. Przecież nie zmrużyłaby pani oka. Trudno z własnym katem spać pod jednym dachem. Nawet gdyby to miał być niedoszły kat. Do widzenia, panno Ado. I niech pani obserwuje te napisy na murach. Jeśli zauważy pani, że są całkiem innej treści, to proszę oczekiwać mojej wizyty. Niech się tu nikt nie waży wejść! Niech mnie nikt nie śmie tknąć! Moi bracia, nie wierzycie w nich? Oni tu przyjdą. Zobaczycie! Oni tu przyjdą. W cyklu Scena Wspomnień Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Janusza Krasińskiego Wkrótce nadejdą bracia. Wystąpili Ada Teresa Lipowska, mężczyzna Stanisław Zaczyk, goście Józef Konrad i Jan Matyjaszkiewicz. Realizacja akustyczna Aliny Langman, reżyseria Edwarda Płaczka.